Pleasure Fun. Witam wszystkich FPS-owiczów, z tej strony Dziadek Rybka, na waszych ekranach oczywiście Modern Trójeczka, Znajdź i Zniszcz. W związku z tym, że jeszcze chwilka, panowie, i jeden krok, to wszyscy razem wejdziemy w nowy rok. W związku z tym chciałem wam złożyć w imieniu całego zespołu FPS Media wszystkiego najlepszego, by ten przyszły rok był o wiele lepszy od tego 2013 i by wszystkie wasze jakieś tam plany i założenia zostały wypełnione w 100%. No i oczywiście nie może zabraknąć z mojej strony, a także od tutaj członków FPS Media, by mieli sporo fragów we wszystkich FPS-ach, w jakie gracie. To tyle, jeżeli chodzi o życzenia noworoczne, a teraz chciałbym przejść do kilku informacji, jakie chciałem wam przekazać w tym materiale, jaki wam tutaj zaserwowałem w tym 2013 roku, w ostatnim materiale, jaki wam wrzucam w tym roku na kanał FPS Media. Mianowicie chyba dwie najważniejsze rzeczy, o których chciałem wam przypomnieć, to te chyba dotyczące konkursów, jakie są w chwili obecnej na naszym kanale. Chciałbym was tutaj zmobilizować do tego, byście nam nadesłali większą ilość waszych najlepszych akcji. To po pierwsze, bo oczywiście bez tych akcji nie możemy ruszyć Stop Action Weekend. Mimo tego, że już mamy trochę tych akcji nadesłanych, jest to jeszcze za mało, byśmy mogli rozpocząć tą całą serię. Cały czas czekamy na jakieś filmy nadsyłane, oczywiście na maila, którego macie w opisie pod tym materiałem. Także macie w opisie tutaj dla przypomnienia zasady konkursu. Jeżeli część z was jeszcze się z tym nie zapoznała, serdecznie was zapraszam do obejrzenia tych właśnie filmów, klikając oczywiście w linki, jakie są w opisie. Kolejną rzeczą, jaką chciałem przypomnieć, to oczywiście także konkurs dotyczący na baner na nasz kanał. Także pamiętajcie o tym, że ten konkurs trwa, z tego co pamiętam, do 4 stycznia. Tam też jest jakaś nagroda do wygrania. Oczywiście do tego konkursu także pozostawiam wam link w opisie pod tym materiałem. Także moi mili, zmobilizujcie się, bo naprawdę są nagrody do wygrania. Tak jak wam mówiłem, jeden z naszych widzów tutaj wspomógł nas, jeżeli chodzi o takież oto gry, które możemy wam rozdać. No i oczywiście będziemy to na bieżąco robić, ale jest jeden warunek, to wy musicie tutaj troszeczkę się zmobilizować i nam nadesłać te wasze akcje, bo bez nich tak naprawdę nie możemy ruszyć pełną parą, jeżeli chodzi o Top Action Weekend. Także serdecznie was jeszcze raz zapraszam do tego, byście naprawdę coś ciekawego nam wysłali i byśmy mogli już w styczniu ruszyć z pełną parą, jeżeli chodzi o te Top Action Weekend. Także pamiętajcie o tym. Na pewno coś uda wam się ciekawego ugrać i będziecie mogli nam właśnie taki materiał przesłać. Oczywiście wszystkie informacje dotyczące, na jakiego maila macie to wysyłać i tak dalej, znajdziecie informacje w opisie. Także jeszcze raz was serdecznie zapraszam do brania udziału w Top Action Weekend, bo naprawdę warto. A teraz chyba kolejna rzecz, jaka będzie w tym materiale. Mam nadzieję, że czasu wystarczy. Jeżeli nie, to jeszcze coś dokleję, jakąś rozgrywkę do tego, co widzicie w chwili obecnej. Chciałem wam opowiedzieć, co pewnego dnia przydarzyło mi się w pracy. Mam nadzieję, że to, co usłyszycie, w jakiś sposób was zaciekawi i dotrwacie do końca właśnie tego materiału. Więc serdecznie was zapraszam do wysłuchania mojej opowieści.
Pewnego razu wraz z moim przyjacielem poszliśmy na godzinę 19 do pracy. Nic nie wskazywało na to, że akurat tego wieczora będziemy świadkami dosyć dziwnej sytuacji. Jak już wam kiedyś opowiadałem i wspominałem, przeważnie dziwne rzeczy działy się z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, ponieważ te dwa dni były takimi dniami podwyższonego ryzyka, gdzie mieliśmy do czynienia przeważnie z dużą ilością interwencji w pubach, dyskotekach, a także na stacjach Statoil. Jednak tego wieczoru wydarzyła się dosyć dziwna sytuacja, ale o tym za chwilę. Po godzinie 19 szybciutko zabraliśmy sprzęt i całe nasze wyposażenie, no i wsiedliśmy w samochód firmowy i pojechaliśmy do centrum miasta. Dlaczego akurat do centrum? Ponieważ odpowiedź jest bardzo prosta. Z centrum miasta praktycznie najłatwiej dotrzeć do wszystkich obiektów, jakie mieliśmy w monitoringu, a tych obiektów mieliśmy sporo, one były rozsiane po całym mieście. I oczywiście, by skrócić czas dojazdu i zminimalizować ten czas dojazdu do wszystkich obiektów, przeważnie krążyliśmy gdzieś tam po centrum. Po godzinie 21:30 stwierdziliśmy wraz z moim partnerem, że pojedziemy do naszej firmy i wraz z dyżurnym monitoringu zjemy jakąś tam skromną kolację. Tak jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy. I chwilę po godzinie 21:30 byliśmy już w siedzibie naszej firmy. Kilka chwil później zasiedliśmy do kolacji, no i oczywiście zaczęliśmy rozmawiać przy niej o jakichś tam pierdołach wraz z dyżurnym monitoringu. Po godzinie 21:50 w zasadzie już było po tej naszej kolacji, przygotowywaliśmy się już do wyjazdu na właśnie dalszą część służby i postanowiliśmy, że już nie będziemy wracać do firmy do samego rana, czyli do godziny 7, kiedy to właśnie mieliśmy kończyć tą służbę. No i dopijaliśmy herbatę i w chwilę po godzinie 22, może to była 22:02, na ekranie monitoringu, na ekranie monitora tutaj pojawił się komunikat, że niedaleko w salonie Ery jest włamanie. Do tego salonu Ery w ciągu dnia mieliśmy około 5 minut drogi, a w nocy dojechaliśmy właśnie podczas tej interwencji w czasie 2 minut 20 sekund. W momencie, kiedy jechaliśmy właśnie na tą interwencję, tak sobie rozmawialiśmy z moim przyjacielem, że kto włamuje się o 22 do salonu Ery, to musi być jakiś gość naprawdę bez jakiegokolwiek pojęcia. No i w momencie, kiedy przybyliśmy na miejsce, to oczywiście był salon Ery, teraz jest to firma T-Mobile. Jak wiecie, po drugiej stronie ulicy stało kilku młodych mężczyzn, którzy poinformowali nas, że przed chwilą przychodziła grupka młodzieży, no i rzucała kamieniami w sygnalizator i to wzbudziło alarm. Oczywiście nie daliśmy się tutaj zbić z jakiegoś tam tropu, szybko sprawdziliśmy, powiem wam, rolety antywłamaniowe, no i w związku z tym, że ten salon mieścił się w ciągu kamienic, musieliśmy przebiec około 40 metrów do najbliższej otwartej bramy. Te dwie bramy, które minęliśmy, były zamknięte, ale nie bez powodu. Szybko dotarliśmy, tak jak wam wspomniałem, do zaplecza tego salonu. Drzwi z tyłu były nienaruszone, jednak postanowiliśmy wejść do piwnicy i sprawdzić jeszcze, czy od piwnicy ktoś nie wszedł. No i oczywiście w momencie, kiedy weszliśmy do piwnicy, wiedzieliśmy już, co nas czeka. Zeszliśmy kilka schodów w głąb piwnicy, no i tam była wybita dziura w ścianie, która sąsiadowała właśnie z tym salonem Ery, która odgradzała właśnie piwnicę od salonu Ery. Otwór był wybity na około metr na metr, a najlepsze jest to, ponieważ te kamienice były w starym budownictwie, to grubość ściany wynosiła około 50 cm. Jeszcze w ścianie były puszczone stalowe pręty i te pręty także były wyłamane. Wezwaliśmy szybko dyżurnego przez radio, by dzwonił do właściciela. Właściciel szybko przyjechał na miejsce, no i oczywiście nim przybyła policja, sprawdziliśmy wewnątrz ten salon Ery. Powiem wam, jakież było nasze zdziwienie. Tam do środka został wpuszczony jakiś mały chłopiec prawdopodobnie, ponieważ rozmiar dłoni, jaki wskazywał, odbity właśnie na podłodze, wskazywał na to, że do środka zostało wpuszczone kilkuletnie dziecko. Znaczy, no, prawdopodobnie to był jakiś tam chłopiec w wieku 10-12
lat. No i oczywiście, jakież było nasze zdziwienie. Tutaj powiem Wam tylko tyle, że z tego salonu nic nie zginęło. Ten czas nasz dojazdu był bardzo szybki i w momencie, kiedy my już jechaliśmy, prawdopodobnie były już wystawione jakieś czujki na ulicę informujące osoby, które były przy tym całym zdarzeniu, by wynosić się z tego miejsca. Mam nadzieję, że to, co usłyszeliście, Wam się spodobało. No i oczywiście do usłyszenia w najbliższym czasie. Pozdrawiam.